zboczyć. To jest informacja o ich poprzednich numerach. Tak, że Polak jest na pierwszym, jak on się nazywa, Krzysztof Knitel. A, Knitel. Kojarzysz go? Słyszałem go tutaj przedwczoraj chyba. Aha. Grał z Hołoniewskim w laboratorium. Aha, i co, ciekawe? Syntezator. To się już nagrywa? Tak, no, zapuściłem. Kamil, to tak, no, masz konkretne pytania, więc... Ja tak właśnie... Bo... Zacznij. Ja nie mam konkretnej odpowiedzi. Nie, no to dobrze, bo ja tak sobie na przykład czytałem wczoraj ten tekst z Ars Electronica z 91 roku, a potem znalazłem na sieci, na takim sajcie Organetics, tam gdzie jest parę ciekawych osób, tam Hans Tum między innymi. No i tam też był jakiś twój tekst z kolei, który, no nie wiem, tam nie było daty, więc nie wiem w zasadzie, kiedy on powstał, ale... Był tekst 93. 93. To jest tekst, który napisałem, wiesz, pisałem koncert na perkusję i orkiestrę. Zamówienie ze szwedzkiej orkiestry, 93. Jedno teraz, co mnie właśnie szczególnie interesuje, to jest czy twoje podejście do intelektu w muzyce dalej się zmieniło, to znaczy, czy dalej postulujesz odejście od racjonalizmu, prawda? Tak. I od myśli takiej, ja wiem, jak takiego oświeceniowego, oświeceniowego, może nie konceptualizmu, bo twoja muzyka jest konceptualna, prawda? Jest bardzo istotny zamysł wcześniejszy, ale właśnie intelekt w sensie... Reżim i zdrowy rozsądek. Zamiast emocji na przykład i zamiast słabości też czasami, prawda? To znaczy najpierw może ten intelekt, czy dalej twoja muzyka jest taka antyintelektualna, czy w ogóle nie tylko muzyka, sztuka. No. Wydaje mi się, że tak. Ja nigdy nie myślę w jakiś, wiesz, intelektualny sposób. Nie mam żadnych metod, nie staram się komponować w ten sposób. Właściwie to pracuję w bardzo emocjonalny sposób. Emocje są ważne dla mnie. Bo w jednym z tych tekstów, zdaje się, to było na tym Organetics, gdzie krytykowałeś współczesną muzykę, która tak naprawdę stała się niczym więcej, tylko... Znaczy, pisałeś coś takiego, żeby stworzyć oryginalną muzykę, to tak naprawdę wystarczy powierzchownie zorientować się w tym, co się dzieje na świecie i złamać jeden jakiś schemat i w zasadzie już jesteś wielkim artystą, prawda? Ale jaka jest twoja metoda w takim razie? Czy w ogóle interesuje cię to, co się dzieje, czy po prostu robisz swoje, wiesz? Robię moje. Aha. W tej chwili interesuje mnie kompozycja w ten sposób, żeby pracować z zespołami, tak jak Zeitkratzer tutaj, ale bez partytury. Wydaje mi się, że wiesz, sposób pisania nut jest bardzo... Przeszkadza? Tak, przeszkadza. Bardzo przeszkadza w kreacji. Wiesz, a jednak muzycy wczoraj posługiwaliście jakimś zapisem, jakąś notacją. Nie, to było tylko, wiesz... Schemat taki. Tak, schemat. Mm-hmm. Szkielet, wiesz, dwie minuty, to są, wiesz, różne takie elementy, ale wiesz, żadnych nut nie ma. Czyli to jest... Mnie się wydaje, że to jest bardzo głupie, że w momencie, gdy się pisze nuty, to pierwszą rzeczą, o której właściwie musisz zawsze myśleć, to jest, jak się mówi po polsku, pitch. Pięciolinia. Wysokość dźwięku. Tak, wiesz, pitch, tak, wysokość dźwięku. Od tego zawsze, wiesz, musisz zaczynać, bo to jest pierwsza rzecz, która wchodzi na, wiesz, pięciolinię. Czas trwania, wysokość, to wszystko, kiedy wejść z czymś. Mnie dźwięk interesuje, nie wiesz, czy to jest... Wiesz, C, czy D, czy B, czy O, to nie jest wcale ważne. A czy to jest właśnie to, co, czy to jest właśnie to, co, bo tam pisałeś też, czy może to było na wkładce jakiejś z płyty twojej, że jedynym uczniem, znaczy przepraszam, jedyną osobą, która ci czegoś nauczyła, to był Ioannis Xenakis. Tak. To jest właśnie to, bo to jest tak naprawdę symptomatyczne chyba dla całej współczesnej muzyki poważnej, prawda? Która odchodzi właśnie od notacji, ten serializm muzyce jakoś tam już w zasadzie przestał funkcjonować. Teraz tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie się kończy współczesna muzyka poważna, a gdzie się zaczyna domowy eksperyment, prawda? Bo tak naprawdę ta metoda... Zmienimy trochę to pytanie. Aha. No w każdym razie... Wiesz, ja myślę, że
współczesna muzyka poważna jest... No właśnie, jakie jest twoje zdanie na temat współczesnej umarła, muzyki? Umarła około 15 lat temu, 20 lat temu. Wydaje mi się, że w przeciągu ostatnich 10-15 lat interesujące rzeczy się robią przez ludzi, którzy nigdy nie studiowali, wiesz, muzykę. Czyli bez akademizmu i bez... Tak, zupełnie bez akademizmu. Ludzie, którzy, wiesz, kupują komputery, małe komputery, tak jak artyści przy Mego. Na przykład, wiesz, młodzi ludzie, którzy uczyli się muzyki przez płyty. Czyli w sklepach płytowych. A tak autodydaktów takich. Tak, tak, tak. I tylko ci ludzie robią w tej chwili kreatywne rzeczy. Muzyka poważna jest. No bo jak ja na przykład... Nic ciekawego się tam nie dzieje. Znaczy oni, ten zespół z Berlina, Zeitkratzer, oni mają ciekawe idee, wiesz. Będziemy prawdopodobnie w przyszłym roku robić z nimi nową wersję Metal Machine Music z Lou Reed. Wiesz. I oni chcą pracować z ludźmi, którzy nigdy nie piszą partytuł. Na przykład Karsten Nikolaj teraz robi utwór dla nich. Rio G. Ikeda będzie robił utwór dla nich. I oni chcą mieć tylko... Ja z nimi pracowałem w ten sposób, że wiesz, zrobiłem utwór na moim komputerze i wysłałem im CDR. I oni słuchają tego kilka razy i potem starają się, wiesz, odtworzyć dźwięk ze swoimi instrumentami. I wszyscy pracują z takimi Extended Techniques, wiesz. Tak jak ten facet, który na trąbce grałem, wiesz, brzmi jak sampler. To było właśnie bardzo ciekawe, że przy pomocy akustycznych instrumentów, ja wprawdzie nie wiem, w którym momencie słychać było to, co było na laptopie, bo było coś, prawda? Tak, wczoraj na koncercie. Tylko czasami. Tylko czasami. Tylko czasami. No to było miksowane i wymiksowane. W którym momencie kończy się akustyka, w którym zaczyna się elektronika? Czy uważasz, że w takim razie muzyka poważna, to jest wprawdzie dziwny termin, ale nieważne, muzyka poważna, współczesna to już jest tak naprawdę elektronika, tylko że... Czy jednak fuzja elektroniki i akustyki? Nie, oczywiście, wiesz, wydaje mi się, że można robić bardzo interesujące rzeczy, interesujący dźwięk z klasycznymi instrumentami, tylko że trzeba pracować w inny sposób, wiesz, bez partytu. Bez partytura to jest filtr, który zabija wszystko. Ale tak najogólniej rzecz biorąc, to w tych dźwiękach, powiedziałeś, że Cię interesuje dźwięk, w tych dźwiękach, które wczoraj było słychać, było dużo tego takiego pure noise. Czasami, ja podzieliłem się z kimś uwagą, że czasami brakowało mi Yamatsuki Eye, który za moment coś będzie krzyczał. A czasami było właśnie tak jak u Mortona Feldmana nawet, czy to był powrót do tych rzeczy preparowanych, które tkwią w ogóle w tym etosie XX wieku, prawda? Jak to się łączy? No, bo dla mnie to się harmonijnie łączyło, ale jak to się łączy w twoim zamyśle kompozytorskim? W ogóle się nie łączy. Bardzo abstrakcyjnie. 40 minut, wiesz, właściwie... Najważniejszym parametrem w muzyce to jest czas, wiesz, to się wszystko w czasie składa i nie mam, wiesz, żadnych metod, oczywiście noise, wiesz, interesuje mnie bardzo, bo wydaje mi się, że to jest taki elementarny dźwięk, wydaje mi się, że wiesz, noise to są wszystkie dźwięki, później dźwięki, które się używa, wiesz, w poważnej muzyce czy klasycznej muzyce, to jest bardzo... Niewielki wycinek. Tak, element. Skali. Czy na przykład w tych tekstach właśnie, o których Kamil wspomniał, jest wiele razy mowa o tym, że pewne rzeczy muszą być z założenia elitarne i że się robi po prostu dla tej właśnie małej grupy ludzi. Nie wydaje mi się, że znaczy, oczywiście, wiesz, być może muzyka poważna w ten sposób działa. Czyli sztuka Jana Karkowskiego z 2000 roku nie jest bardziej ani mniej elitarna od tego, co było 10 lat temu, tak? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że być może coś w tej chwili dzieje, to jest to, że ta sztuka staje się bardziej i bardziej otwarta. Wydaje mi się, że wiesz, zmieniło się bardzo w przeciągu ostatnich 10-15 lat. Jeśli myślisz wiesz, 83, 4, muzyka industrialna, to było, wiesz, to było bardzo elitarne, bardzo underground, bardzo, wiesz, małe wytwórnie, trochę płyt, które były trudno, wiesz, kupić. W tej chwili, wiesz, artyści jak Karsz, Nikolaj, czy Rio Dzika, czy Otomo, Yoshihide, Merz, bo oni są wszędzie.
Ale z drugiej strony też jest jednak zamiłowanie do tego elityzmu, prawda? Do limitowanej edycji, 120 egzemplarzy, prawda? Huffler Trio tak samo, no to jest jakby... No, z tym współpracowałeś, tak. Mackenzie. To jest dokładnie ten sam klimat, gdzie wydaje się muzykę, która tak naprawdę jest... No jest być może wiesz... Z góry już jest założenie takie, że ona nie ma trafić, po prostu ona nie ma być muzyką masową, prawda? To jest tak jakbyś... Nie chciał z założenia dotrzeć po prostu do większej ilości ludzi. Tak, to też być może jakieś, wiesz, artystyczne... jeśli robisz płytę w 100 egzemplarzach, to jest bardzo... Okej, limitowane, to jest jakiś taki, wiesz, obiekt artystyczny, tak mi się wydaje. Ale nie, zmieniło się bardzo, bo wiesz, bo w tej chwili bardzo wiele dużych festiwali tutaj w Europie gra, wiesz, muzykę noise, bardzo eksperymentalną muzykę, Ars Electronica się zmieniła bardzo. Tak, na lepsze? Proszę? Na lepsze? Tak, jak w ubiegłym roku grałem tam z Masami Akitem. Mask. Tak, wygraliśmy jakąś tam nagrodę w ubiegłym roku i też Mega Power Book Orchestra, Otomo. W tym roku też program będzie bardzo dobry, bo w tym roku Kasztan Nikolaj wygrał pierwszą nagrodę z tym projektem 20 do 20. Tak. Cała ta seria wygrała w ogóle. Tak, i oni wszyscy będą grali na razie w końcu tego roku. A czy też takie zjawisko właśnie jak to, że wszyscy teraz na każdym festiwalu musi zagrać ktoś z Mego, czy ktoś z Japonii, ze strony noise'owej, czy to nie wytwarza takiego zjawiska, że kultura ta masowa chłonie i pacyfikuje jakby te takie niespokojne elementy, ten wild element szeroko rozumianej tej awangardy po prostu współczesnej dźwięku? Być może. Znaczy, z jednej strony oczywiście też ludzie ze scen eksperymentalnych chłaniają jakieś tam dźwięki z reklamówek, to się przetwarza i bierze się sample z tej takiej kultury niskiej, powiedzmy, ale też obawiam się, że w drugą stronę to też może zachodzić, że właśnie MTV może pacyfikować niedługo takie noise'y i brudy i to widać już. Już to robi, że to zamiłowanie. Co sądzisz o tym zjawisku? Co to znaczy pacyfikować? To znaczy wykorzystywać do swoich celów. No. Oczywiście, wiesz, mogą to robić. Wydaje mi się, że to jest... muzyka się zmieniła bardzo, wiesz, po techno. Wiesz, ten ruch techno odwożył bardzo wiele ludzi na dziwne dźwięki. Wiesz, ekstremalne dźwięki, noise. I w tej chwili są dźwięki, które są zupełnie akceptowane. No, przynajmniej przez tych, którzy mają ze sobą doświadczenie bycia w klubie i tam zjedzenie jakiegoś ekstazy, tak? Nie. Dla innych też. A ja bym się właśnie zastanowił jeszcze nad noise, o którym też zresztą wypowiadałeś się w jednym z tych tekstów, gdzie noise dla ciebie był tą estetyką, która właśnie jest adresowana do ludzi, którzy jak sam to nazwałeś, to było healthy human beings, prawda? Czyli dla tych, którzy są normalni, bez żadnych oporów, po prostu żyją w tym świecie, bez, nie powiem stresu, ale w każdym razie do tych zwykłych takich jednostek, które same decydują o swoim życiu, prawda? Podczas gdy 95% ludzi to są ci o znikomym stopniu asertywności, którzy lubią być sterowani, prawda, i tak dalej. Czy wczoraj na koncercie jakbyś mógł skomentować właśnie wczorajszy występ, czy to też jakoś łączyło się z tym, co z twoimi słowami sprzed 10 lat? Wczorajszy występ to był trochę taki kompromis. Ten utwór będzie bardzo, bardzo inny w Berlinie. Wiesz? Ten utwór będzie o wiele bardziej potężny, mocny. Wczorajszy, wiesz, wykonanie było trochę kompromisowe, to wiesz, skulptura, rzeźba dźwiękowa. Rozumiem, ale czy w ogóle muzyka, którą nagrywasz, tak naprawdę nadaje się do słuchania w domu? Ja rozumiem, wszystko wychodzi na płytach, prawda? Mogę mieć twoje nagrania i... Oczywiście. Natomiast... Na przykład ta płyta jest bardzo, wiesz, bardzo spokojna, bardzo... Minimalna. Bardzo minimalna.
czy jednak to nie jest tak jak na przykład Stockhausen, który nagrywał utwory na 3 orkiestry, prawda? I po prostu musiałeś obejrzeć to, musiałeś być na sali kameralnej, znaczy na kameralnej, na harmonii, żeby to... Wydane na płytach, karę, grupę, Można słuchać na płytach. Oczywiście wszystko, wszystko wiesz, można sobie słuchać w domu, na płytach. Czy jednak bezpośredni kontakt, bo tutaj zdążyłem już przeczytać, że to, co było Zaubi nagrane, to w jakiś sposób, no podobnie jak inni artyści typu Brandon Label, prawda, czy Carsten Nicolai, gdzie są jednak tworzone instalacje, które, w których muzyka jest tak naprawdę elementem pomieszczenia, znaczy nie na zasadzie takiej, w zasadzie ambientu, prawda, tylko sam fakt tego, że przebywasz w tym pomieszczeniu, jakoś współtworzy w ogóle twoje dzieło, że nagłośnione są ściany. Oczywiście wiesz, każde pomieszczenie ma inną akustykę i to jest element. Na przykład dla Francesco Lopez to jest chyba najważniejszy element, wiesz. Dźwięk jest zawsze inny i on zawsze pracuje z pomieszczeniem jako instrumentem, wiesz. Jego instrument to jest świat, on tak mówi, wiesz. On używa tylko dźwięków ze świata, z natury i gra tylko na żywo w różnych pomieszczeniach i wiesz, i w każdym pomieszczeniu dźwięk jest inny, ale z drugiej strony też, wiesz, wydaje bardzo dużo płyt. Jaki wpływ ma w ogóle na twoją praktykę artystyczną fakt, że mieszkasz w Japonii i że pracujesz właśnie z tymi ludźmi, w ogóle bycie w tej kulturze gdzieś tam w środku? Lubię Japonię, bo wiesz, Japonia jest bardzo otwarta dla kreatywności. Mhm. Ja jestem trochę zmęczony tutaj w Europie zawsze, wiesz, jak coś robisz, to bardzo często ludzie mówią, tutaj mamy tak dużo tradycji, wiesz, w Europie. Jeśli weźmiesz na przykład jakiś element z country and western, weźmiesz element z muzyki współczesnej i wiesz, złożysz to... Wszyscy to zrozumieją? Tak, i wszyscy będą mówić, okej, bo to jest, wiesz, tam genealogia wychodzi z tego, to już było zrobione, wiesz, 100 lat temu, 50 lat temu. Ale wiesz, w Japonii możesz wziąć dwie rzeczy, to i to. Razem to coś nowego. Nikt nie myśli, wiesz, skąd to chodzi. I to jest bardzo, wiesz, bardzo... Czuję się tam wolność, wiesz, kreatywność. Ale to czy w takim razie stwierdziłbyś, że zachodnia kultura w takiej izolacji od innych kultur nie jest w stanie już powiedzieć nic nowego w ogóle w muzyce, że muzyka się wypaliła, że to jest... Tutaj jest bardzo trudno zrobić coś nowego. Mhm. Wiesz, to co artyści robią w Japonii od 10-15 lat, to jest bardzo, bardzo ciekawe też, bo wiesz, bo oni myślą o muzyce w zupełnie innych termach niż my myślimy, wiesz. Bez tego obciążenia takiego. Wiesz, japońska muzyka noise to jest taki fetysz od muzyki. To jest tak jak, wiesz, jak Europejczycy wyjechali do Afryki, żeby z nich zrobić, wiesz, chrystianów, tak? Chrześcijanów, tak. Mm-hmm. Przywieźli Jezusa na krzyżu i tak dalej. I potem Afrykańczycy to, wiesz, pomalowali tego Jezusa z jakąś tam, wiesz, krwią, z jakichś ptaków, tam, wiesz, zrobili z tego fetysza. Czy to jest, wiesz, czy to jest w dalszym ciągu, wiesz, symbol chrześcijański? Nie, to nie jest, to jest fetysz. I wiesz, muzyka japońska, noise, to jest też fetysz wiesz. Czy to jest dalej muzyka? Tak. Właśnie, bo u nas... Oczywiście, wiesz, ludzie tam nie myślę, że to jest muzyka. To jest życie po prostu, tak, raczej, prawda? Bardzo wiele artystów, którzy to robią, oni, wiesz, co o tym, wiesz, nie myślą jako o sztuce czy muzyce. Tak. A jest coś takiego jak ten klub 2000 V? Tak, 20 tysięcy złotych. Czy tam też grałeś na przykład? Wiele razy. A co to jest takiego, ja nie wiem, to może byś powiedział coś? To jest taka, wiesz, dzielnica w Tokio, nazywa się Koenji. I tam mieszka bardzo wielu artystów, jest tak trochę, wiesz, alternatywne i tam jest dużo klubów, 20 tysięcy voltów, Showboat, UFO. To jest, no wiesz, mały klub, w Japonii wszystko jest małe, taki klubik, być może od tej ściany tam dotąd. Bardzo, wiesz, duży system dźwiękowy. Prawdopodobnie masz, wiesz, być może nie 20 tysięcy watts, ale masz być może 10 kilo. To jest bardzo głośno. I tam grają bardzo często grupy, takie no jest jak Incapacitat, wiesz, Hanok Heiji, Mars Ball, Painter. Mm-hmm.
to ja miałbym jeszcze pytanie. Wszyscy ludzie są, wiesz, splasterowani na ścianie. Właśnie, jaki jest odbieg? najpierw... Odbieg jest taki jak medytacja. Ludzie wchodzą na koncert i w Japonii artyści często grają bardzo długo, wiesz, 3-4 godziny. Zaczynają koncert do 7 i grają do 11. Wiesz, no co? I wszyscy tylko medytują. No fantastyczne, no szkoda, że Polska nie stała się jednak drugą Japonią. Obiecywali nam. Czy uważasz, że mimo wszystko można właśnie w tych takich maleńkich obiegach i przy pomocy jakiejś współpracy ludzi, którzy są w dwóch różnych punktach, czy tam przez internet, czy jakoś inaczej, czy można jednak, będąc w Europie, robić rzeczy nowe, czy... Ta kategoria nowości... Oczywiście, że można. Specjalnie, wiesz, jeśli się nie jest w jakimś tam środowisku takim sztuki, wiesz, tej sztuki z dużym S, czy wiesz, muzyki z dużym M, te środowiska są bardzo niebezpieczne, wydaje mi się. Bardzo nieprzepuszczalne. Tak. No, o czym zresztą świadczą kolejne koncerty w ramach Warszawskiej Jesieni, prawda? Gdzie w kółko gra się Johna Cage'a z lat 50. I tak naprawdę, czy ostatnio akurat były wykonania na przykład Szalonka, którego zresztą ty wystawiałeś też wczoraj, ale... Oni wystawiali, nie. Mieszka w Berlinie, tak? Szalonek. Uczy zda się w Berlinie w Musical Show. W każdym razie, jeśli ktoś by się spytał kuratorów na Warszawskiej Jesieni, która jest przecież znanym festiwalem, prawda? To nie jest jakiś mały polski tam festiwal. Myślę, że to był bardzo ważny festiwal, wiesz, w 60-tych latach. Teraz nie jest ważny festiwal. Od 15-20 lat, co to jest Warszawskie Jesienie. Zgadza się. W Europie w tej chwili chyba najważniejszym festiwalem dla tej poważnej muzyki współczesnej to jest Donau Eschingen w Niemczech. A wiele bardziej ważny niż Warszawskie Jesienie. No właśnie, czy dociera coś w ogóle do ciebie z Polski, od polskich artystów, czy w jakiś sposób? Bardzo mało. Właściwie jedyną osobą, z którą mam kontakt tutaj w Polsce, to jest Marek Kołoniewski. Mhm. On jest tym organizatorem tego Audio Arts Festiwalu. I jak grałem tam 3 lata temu z Sensor Bandem, 4 lata temu, w 96 chyba. I potem trzymaliśmy trochę kontakt i teraz zaprosił mnie w tym roku, bo w tym roku Kraków też jest, wiesz, jest stolicą jakąś... Kraków 2000. Tak, artystyczną, także mają jakiś duży, dobry budżet i tak dalej. Ale Francisco Lopez był u mnie w Tokio, mieszkał u mnie przez 2 tygodnie i mi mówił, że ma kontakt z wieloma osobami w Polsce i że chce tutaj przyjechać i zrobić turnę i mi się pytał, znasz tego? Właśnie, a jakie są na przykład twoje plany na najbliższy czas, do końca roku? No, bo... Wiadomo, że jesteś aktywny, ale tak kilka rzeczy, które są właśnie super priority teraz. Ja wiem, no ale... Mogę powiedzieć tak, w tej chwili jadę do... Co się szykuje po prostu? Bardzo dużo koncertów. Mm. W tym roku gramy ci chyba 30 koncertów jeszcze. Bardzo dużo płyt się wydaje. Robię nową płytę z Francisco Lopez w Ameryce. W San Francisco wyjeżdżamy w końcu lipca. Będziemy przez 3 tygodnie w studio z tego wytwórnia płytowa Asphodel, znasz? Tak. Oni robią z nami płytę. Teraz pracuję z tym Zeitgeist przez 3 tygodnie, bo będziemy robić nową wersję na Berlin. Potem wyjeżdżam w przyszłym tygodniu w piątek do Wiednia. Tam robię gdzieś... będę uczył w jakiejś szkole przez 2 dni z ludźmi z Mego. Potem gramy koncert z Pita Florian Hacker. Potem mam kilka koncertów w Paryżu, potem je... Podeville, to jeszcze w tym miesiącu. Podeville to jest 24 teraz, gram solo koncert i potem 5 z Zeitkratzer jeszcze raz. Teraz będę właściwie przez całe lato w Europie, poza tym, że wjeżdżam na 3 tygodnie do Ameryki. Potem w sierpniu, nie, potem przy końcu sierpnia znowu gramy w Berlinie z Masami Akitem. Na tym Computer Music Conference. Potem gramy kilka koncertów we Włoszech. Czyli cała masa rzeczy, cała masa koncertów. Potem, wiesz, potem wrześniu znowu koncerty w Japonii, wrześniu, październik, potem w listopadzie jestem w Krakowie, potem w Walencji jakiś festiwal w Hiszpanii. Cały czas w drodze. A jakiego setupu w ogóle używasz, jak grasz live na przykład? Ostatnio tylko laptop. Aha. Od,
od być może 2 lat prawie, że. Mm-hmm. Czasami, wiesz, gramy z Sensor Band, mm-hmm. ale gramy bardzo rzadko. Właściwie ostatni koncert z Sensor Band zrobiliśmy na festiwalu we Francji w ubiegłym roku. Właściwie prawie, że równo rok temu, w maju mm-hmm. w ubiegłym roku, Music Action Festival. I teraz następny festiwal, który mamy już załatwiony, teraz to jest też festiwal we Francji w grudniu w tym roku. Mm-hmm. Festiwal Rougisson w Grenoble. Mm-hmm. Także, wiesz, przez półtorej roku nie mamy koncertu, ale płyty wydajemy. Wydaliśmy płytę na Sonoris we Francji, Ash w Anglii. Mm-hmm, mm-hmm. Teraz będzie płyta na takiej japońskiej wytwórni Arms. Także wiesz, teraz studio pracy robiliśmy. Z laptopem to jest trochę tak, że on zastąpił te wszystkie kable i po prostu kilometry kabli tak. i tysiąc różnych oscylatorów i tak dalej, którymi się posługiwał właśnie jakiś Stockhausen w latach 50, prawda? Jest bardzo lekki, wiesz, podróżuje się w bardzo dobry sposób. 10 lat temu, jak wjeżdżałem na turnę, to miałem 40 kilo, wiesz, sprzętu. W tej chwili mam 3 kilo sprzętu. To jest ideał, do którego kiedyś tam zdążył Boyd Rice. A my tam, wiesz, 3 kasety, tak? Boyd Rice, 2 kasety. No to tak, tak. Tam jeszcze. Lubicie Boyd Rice'a? Jest w tej chwili takim faszystą, wiesz. No to znaczy on od dawna jest taki. No. Nie, ja spotkałem go 12-11 lat temu. Tak? Miałem z nim kontakt przez kilka miesięcy, spotkałem go w San Francisco. Wtedy był, wiesz, fajny, ale. Jakieś 7-8 lat temu to mi się trochę przepuciło. No tak, no teraz ma tą taką tę teorię socjodarwinizm jakieś tak. Ale to jest tylko głupia teoria, bo wiesz, ja słyszałem ciekawą historię, bo 2 lata temu urodził mu się syn. Wolf. Tak, i wiesz, jego syn urodził się zdeformowany. Miał, wiesz, dziurę w sercu. I Boyd przez cały czas mówił, że wiesz, że wszyscy, wiesz, jeśli się... tacy ludzie, wiesz, rodzą, to trzeba ich, wiesz, zabijać, tak, to tak. jest... A nagle jemu się to przydarzyło. Przydarzyło mu się to i, wiesz, potem spędził $1000, pożyczył swojej rodzinie, wiesz, wszystko robił, żeby go... Uratować. Żeby go uratować. Niekonsekwentnie. Tak, i właściwie stracił, wiesz, podobno, wiesz, bardzo dużo fanów potem. Cała historia w zasadzie się składa z różnych takich paradoksów. Czy jakby dźwięki, które w ogóle tworzysz tam na płytach, komponujesz, czy to jest w jakimś stopniu odzwierciedlenie, czy to jest jakiś komentarz, czy po prostu to jest dźwięk sam w sobie? Czy to jest dźwięk wyłącznie, jakby w którym jesteś zainteresowany, czy to jest dźwięk, który jest jakby, wiesz, refleksją na temat czegoś, co się stało przez moment temu, czy tam kiedyś tobie, komuś innemu. Ciebie. To jest trudno mi jest powiedzieć, wiesz. Ja pracuję w tej chwili tak profesjonalnie z muzyką już przez ponad 20 lat. Mhm. I właściwie jedną rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że z czasem, wiesz, mniej i mniej myślę o tym, co robię i czemu to robię i właściwie zupełnie, wiesz, nie potrzebuję mieć jakiś, wiesz, wytłumaczeń. Być może jeszcze 10 lat temu to było dla mnie bardzo ważne, bo wtedy studiowałem, wiesz, kompozycję, potem studiowałem sonologię w Holandii i wtedy myślałem, że, wiesz, jeśli coś robię, to muszę wiedzieć dlaczego, jeśli wiesz, ktoś mi się pytał, o co to chodzi, co, wiesz. Trzeba było mieć jakąś... To było bardzo ważne dla mnie, żeby móc odpowiedzieć, ale w tej chwili to zupełnie nie jest ważne dla mnie. W tej chwili to po prostu robię coś i mówię, okej, jeśli to lubisz, to jest fajnie, jeśli nie. Mhm. Tutaj w tym buklecie właśnie ten facet, który to robi, on mi się spytał, wiesz, tutaj ty możesz przeczytać. Czytasz po angielsku? Tak, tak. Zbigniew Krakowski is an American musician and composer. He doesn't really know what his life work is about. I on mi się spytał, wiesz, na e-mail, żebym mówił. A skąd właśnie ten nothing is true, everything is permitted? Sasan i Saba. Tak, tak, ale skąd właśnie to zainteresowanie asasynami na przykład, nie? Wiesz, jak byłem młodszy, czytałem Burroughsa. Tak. Miałem ten period, wiesz, Burroughsa, Nietzsche,
Aleister Crowley, No właśnie, właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, ale to nie jest już takie ważne w tej chwili dla siebie, te lektury tamte dawne, czy cały czas tkwi gdzieś. Ja w tej chwili to wiesz, ja mam małe mieszkanie w Tokio, mam studio tam, mam dobre speakery, Genelec, mam mały mikser, mam trzy komputery. Dzisiaj rano piję kawę, robię dźwięk, muzykę. Potem wiesz, jak ktoś lubię, to okej, zostawiam, jak nie lubię, to wyrzucam. A czy zarabiasz z muzyki? Tak, ja żyję tylko z muzyki. No to jest wiele, to znaczy wielu artystów marzy o tym, żeby utrzymać się tego, co robi. Od czasu do czasu to mam stypendię ze Szwecji, bo jestem, jak się mówi, member, jestem członkiem Federacji Kompozytorów Szwedzkich. Także wiesz, na przykład jak mam takie projekty, jak teraz z Tidekracem, mi Szwedzi płacą za to dobrze. Także wiesz, czasami zarabiam 5 tysięcy dolarów na tych projektach, a poza tym gram dużo koncertów, festiwali. Tak. Z płyt się, wiesz, nic nie zarabia. Jasne. Płyty tylko, wiesz, 500 tysięcy egzemplarzy i ja być może wiesz, dostaję 60, które wiesz, daję na prezent. Może pół godziny, wiesz, wystarczy po prostu. Tak, okej. Nie będziemy tak się...